Szamy trusze, żeśmy się pokłócili z Oskarem, ale to było tylko chwilowo. Mamy to, słuchajcie. Kupiąteczka. Z daleka wygląda jak Q7, a koła ma od S8. Czy dalibyście wiarę? Oskar, powiedziałbyś? Ja bym nie powiedział. Ja bym w życiu też nie powiedział. Słuchajcie, przepięknie zmodyfikowane Audi Q5 już teraz na presentation. Lecę wszystko na raz, cały odcinek na raz, bez żadnego tego. Catch a giant by his soul. Says he wants his money back. The chopper said no. One day is time, next day is Joe. So the money, I just let it go. But now complain, me, I get my dough. Me, I get my dough. Powiem tak. Od razu podziękuję właścicielowi za udostępnienie tego wypasa, ponieważ to jest ten jeden z tych ludzi, którzy są wytrwali, bo on już nam napierdala chyba od roku, że ma takiego wypasa. Ja mu mówię, Audi w kupiące, człowieku, weź, zajmij się porządną motoryzacją, a nie, że Audi przyjechał. Ale za wytrwałość, brawa i szacun dla właściciela, dlatego jego kozak dzisiaj występuje u nas. Słuchajcie, autko jak widać jest już w fazie projektu. O, dokładnie, słuchajcie, grill wrzucony, naprawdę nie wiem od czego, nie wiem, czy on jest po lifcie, czy on jest wzorowany na Q7, nie wiem, ale wygląda naprawdę, naprawdę wygląda nieźle. Słuchajcie, napis quattro, dużo, dużo, kurwa, obłędnie dużo zajebanego chromu, wygląda to naprawdę w tym ogromnym grillu zajebiście. Słuchajcie, fajne lampki, ładne ledziki, laserki, no bo wszystko wiemy, Audi z tego słynie, także oni wiedzą, że przewaga mnie, tak? Przewaga mnie dzięki technice. Dzięki technice. No wiadomo, że BMW rady z jazdy, kurwa. No, ktoś się musi czymś tam pochwalić, wiem o co chodzi. Oskar X, dawaj na profil go. Jak już to stwierdziłem, że przewaga dzięki technice, bo Oskar mi podpowiedział, a BMW radość z jazdy, no to teraz zajmijmy się tą białą perłą odjebaną na pełną. Słuchajcie, 22-calowe felgi w kupiące. Widzieliście takiego kota kiedyś? W życiu nie. Ja też nie widziałem. 30 profil, wygląda to naprawdę nieźle. 2,55 szerokość, profil 30 i oczywiście wielkość felgi 22 cale. A do szerokości cali mogę powiedzieć, że może być tu jakieś ze 9, 9,5 cala, nie więcej. Oczywiście quattro, oczywiście te piękne auto napędza silnik, silnik napędza. Prawe koło, quattro, zobaczcie to, tu nie ma grama szpachu, tu można pizgać drzwiami i tu no, no nie ma chuja, żeby szpachel albo lakier odjebał się, no nie ma takiej opcji, auto jest naprawdę perfekt. Słuchajcie, biały kolor, dlaczego ja lubię białe kolory? Bo w białych kolorach wszystko widać tak jak na tacy, w czarnych jak już jest trochę siwo, już jest trochę pado, nie widać nic, w białym widać każdy szczegół, każdy detal. Zobaczcie, jak sobie zrobił ten koleś tył, tłumiczki sobie przypierdolił. Bo przypierdolił. Motor to jest 2.0, 4 cylindry. Nie wiem ile ma koni seryjnie, ale teraz ma 250 czy 260, coś godą, że ma seryjnie, a teraz ma 340. I my im przyjechaliśmy tu na testowanie, z Oskarem trochę na mieście mu daliśmy, kurwa, w pizdę i nawet wiedzieliśmy, że ta, kurwa, trencherzyna jedzie. I nawet nie wygląda, że no, ja bym nie powiedział, że będę tak podniecony Audi, kurwa, kupiątką. Na 22-calowych felgach, w białym kolorze, w pakiecie. S. No kurwa S, brzmiał MG, kurwa, no się nie patrzy. Ale wygląda, kurwa, pięknie, jest. No pięknie to wygląda. Jak już Oskar mówi, że nawet by, kurwa, naszczął wieczorem pod blokiem na takie Audi, to już jest dobrze, to już jest nie, dobrze. Tak nie powiedziałem, tak nie powiedziałem. Właściciel jeszcze tu będzie robił, jeszcze będzie przyziemiał. Co to znaczy przyziemianie? Przyziemianie po naszemu, to po prostu chodzi o to, że upierdoli sprężyny, żeby gówno siedziało z 5 cm niżej, bo wyglądałoby to naprawdę dobrze. Mini suwek, mini crossoverek na 22-calowych felgach wygląda fenomenalnie. Silnik, maska, Oskar, podejdź no.
Jesteśmy przy silniku, jesteśmy przy masce, maskę otwarłem, tam jest taki gzyms, otwieramy maskę, mamy tu podnośniki, wszystko, hydraulika, wszystko działa, widać, że tu piochu jest zjebane na silnik tyle, jakby jeździł po safari, a być może jeździ po safari, być może nie, my nie wiemy i nas to nie interesuje. W każdym razie z tego motoru zrobił 340 koni i to chodzi, chłopaki i dziewczyny, i to normalnie ładnie przyspieszo, i to normalnie ładnie jedzie. Jakby chciał ktoś skrzynię biegów wyciągnąć, to pokażę TDP, jak to wszystko, TDP, jak to wszystko jest tam, to wszystko, jak to jest, katalizator, jak to jebnąć wieczorem. No jest, dobra, dość jest. Ty, nie ma tragedii, na kata nie ma tragedii, wysoko siedzi 22-calowe Fergi, trzeba się tym katem zająć i mi kurwa na glebę zjebie, bo będziemy musieli Oskar z lewarkiem zapierdalać. A tak, to mamy to, jedziemy. Państwem, niestety okazało się, że dostałem zawinięty koniec, niestety moja kariera legła w gruzach, będę teraz siedział i z wąsikiem i z tym w piecu razem, no trudno, trudno, ale co zrobić, poradzimy sobie, Andrzej nas uniewinni. Panowie, dać mu trochę, dać mu, pedał w podłogę mu teraz daję dla was. Co za budowlańców naszych kochanych to było, chcieli to mieli. Chociaż sam zapytałem się, to ja bardziej chciałem niż oni. Ładna gier. Dobra, 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 dobra. 22 cale koło, ale to się trzyma. Hamulec? Dobrze, bardzo. Słuchajcie, mamy opony zimowe, mamy 22-calowe felgi, mamy szeroką oponę, mamy ładne Audi, mamy tu szpony, kurwa, orła! Zobaczcie, szpony orła? Szpony orła są pizdurzy, więc tak, właśnie się mówi, że nie mam co za bardzo skręcać kierom, bo szpony orła są tak duże, że może zachodzić, kurwa, w lusterko i rozjebać szybę i supek przesiepać tu. Ale powiem tak, właściciel, nasz klimat, od razu, kurwa, wzrokowo się poznaliśmy, my lubimy tańczyć, kurwa, na tej samej imprezie. Oskar, kurwa, on już wie, wszystko wie, kurwa, tańczyć na imprezie, to on już, kurwa, już, on... Pozdrowienia dla Bolka. Pozdrowienia dla Bolka! Dla chłopaków nie. Z Bolka. Dla chłopaków, kurwa, z Bolka. A nie wiemy, to był jakiś kod, jakiś, kurwa, gryc, chujnie, co miał w głowie, przyjechał tak, kurwa, nietomny, bledlął takie bzdury, kurwa. Że mówię, dobra jest, kuj z tym! Audi, fajne, jedzie się dobrze, wiecie, ja się śmieję z Audi, oczywiście grupa waga, wyśmiewane, szkanowane, natomiast no nie jest złe auto. Słuchajcie, koleś zrobił, kurwa, grill odjebany, 22 cale felgi, monitor wygląda jak padaczka, monitor jest wielkości pato, tu, kurwa, nagrywaj! Monitor jest wielkości, ja tam patrzyłem na obrotę. Obrotomierz, no. Kurwa, monitor jest wielkości telefonu, także gówno, nic nie widać, żadnej nawigacji, nie można się w ogóle połapać, nic. Jesteśmy, kurwa, w Poznaniu, a tu mi pisze, kurwa, województwo wielkopolskie. No i kurwa, no jak tu trafić na Głogowską, na pierogi? Dobrze. Chujowo, no nie trafisz. Tam! Przy nich. A gdzie, kurwa, jak? No jedzie się dobrze. No nie jedzie się źle. No muszę, kurde, powiedzieć, drodzy państwo, że kurde, no to ładnie mnie teraz na starość animał. Ale ten... No co, no jedziemy sobie teraz wolno, bo jest kocioł. No przepraszam. Przemysła. To jest kocioł, ale co, ja nie jestem za suwami, ja nie jestem za takimi crossoverami, ale powiem tak, no takie coś przychodzi jednak z wiekiem. No właśnie, takie coś przychodzi z wiekiem i jednak ta pozycja taka górnolotna, że tak powiem, no też nie jest najgorsza. Ja wolę niską siedzieć, dupą jechać, kurwa, za to jak się, kurwa, porszakiem tu przysadził. Ty, kurwa, ty! Cię, kurwa, nie musiał jebnąć na następnych światach w pysku. No może by nas i pokulał tym porszakiem! Ale na solówkę dostałby po ryju i to jest najważniejsze! Hamulec zrobimy znowu? Ładnie chodzi, ta hamulce, ładnie chodzą. Czekaj. Ładnie, nie? Ten za nami mówi debile. Ale no co? Tak! Trochę poterroryzujemy ludzi na parkingu. Wkurwiające, no tak, ale nie dla nas, kurwa.
się unosi, co? Cały się unosi. Zajebiście. Naprawdę. Racja! Mocno! Kurwa, właściciela, jako szpinie za tłumiki, kurwa, trzeba start! Gdyby moja Bema 2D tak gadała, to był kurwa zachwycony, a tak nie gada. 2-0, TFSI, throw kurwa, a nie TFSI kurwa. Właściciel mu trochę da, teraz mu daje. Jedzie ten wariant!